Cześć, jestem PixPro i witam was w kolejnym odcinku z gry Jurassic World The Game. No i tak, na początek tu sobie pozbieramy kaskę. Wybudujemy obie rzeczy. I tak. Już jakieś zadanka tu mam. 16 ludzi. Dobra, mam jeszcze skolektować JW punkty. I jeszcze na początek oczywiście otworzymy sobie free paczuszkę, z której nie mamy nic. Już nie, będziemy mieć misję. Nie. Znaczy tak, o. Dobra. No i oczywiście misja wykonana. Weszłem w jakiegoś dino. Dobra, to sobie potem będę robił. Ale tu mam jeszcze do wyklucia dino. Dobra. Ale to, co nas dzisiaj interesuje, to eventy. No i widzę, że eventy kończą się za 3 godziny. Mamy dwa eventy. O! Common Rumble, czyli mamy nawet szansy na paczuszkę, w której jest szansa na hybrydy commonowe. Commony. I event o jedzenie. Dobra. Więc najpierw zrobimy sobie o food. Dobra, widzę, że tu są takie dinozaury, więc bierzemy sobie tak. Czekajcie, jeszcze najpierw bym sobie ulepszył jednego triceratopsa na 10 poziom. Dobra. I jedziemy. Z pierwszą walką. Dobra, pierwszy punkcik zachowuję. Nawet jak zmieni, to mi nic za bardzo nie zrobi. Ma jeden punkt. No i nic nie zrobi. Teraz sobie dam dwa w tarczy, jeden zachowam. Dwa punkty, więc mi dalej nic nie zrobi. Dobra, wykorzystał wszystko, więc to jest czas na atak. Raz, dwa. No i zachowuję. On ma teraz 3 punkty, ale dalej mnie nie zabije. Więc to jest pewne wygrane. Rzut 2. Nie wiem, co to mu dało, ale nic raczej. No i cała walka wygrana jednym dinozaurem, który nic prawie życie nie stracił. No może trochę stracił, ale mało. Dobra. Gramy drugą walkę. Mogę sobie za free. Widzę teraz, że nie mam dobrych wodnych. Więc taki jest problem. Więc myślę, że musimy sobie go ulepszyć. Go ewoluujemy. No i za pierwszym razem. I tego jeszcze dobijemy 10 poziom. No już prawie mamy daily misję, tylko jeszcze musimy potem zawalczyć w PvP.
Dobra. Więc będziemy walczyć tym i tym. Takie zestawienie da nam raczej pewno wygrane. My na początek zachowujemy, bo on z dwoma punktami nas nie może zabić. Ale zużył. Nie wiem, co mu to dało. Ale teraz na trzy go zabiłem. No i cyk. Pierwszy z głowy. On na dwa już mnie zabije, bo wie, że nie mam tarczy. Ale teraz ja wchodzę i go załatwię. Dobra, i dostaliśmy jedzenie i loyalty punkty. Punkty, JW punkty. I możemy sobie jeszcze kaskę zebrać. Mamy jeszcze tutaj jeden event. No tutaj już będą event rare, więc bardzo fajnie. A w międzyczasie sobie zagramy w PvP. Zagramy sobie... w takim zestawie. Tak średnio wyszło. Dobra, na dwa mnie załatwi, więc ja sobie daję w tarczy. Ma dwa punkty. Nic nie zrobił. Dobra, więc ja sobie teraz daję w zachowanie. On ma teraz 3 punkty i nie wiem, czy ich zużyje, żeby zaatakować. Jeśli nie, to dobrze. Jak zużyje, to też jakoś dawaj radę. Nie zużył, więc tak i go może troszkę ubije. Nie. Ale mam 4 zachowane, więc teraz będę miał przewagę. Zużył wszystko. Więc mamy raczej wygrane. Mamy 8 punktów. Zmieniamy na lankły. Atakujemy. Musimy aż 3 razy. Dajemy 2 tarcze i 2 zachowujemy. Dobrze, ma 4 punkty. Ciekawe, co zrobi. Jeśli zaatakuje, to będzie bardzo fajnie. Nie, nic nie zrobi. Ja mam teraz 6 punktów. Więc gdyby... dam 4 i 2 tutaj. Ma 6, więc i tak nic nie zrobi. Dobrze, zrobił to. Teraz atakujemy 2 razy. Już tarczy sobie nie daje, tylko wszystko zachowuję, bo mi pewnie rozwali teraz to rankuje, ale potem wyjdę następnym i go zabiję. Ma 4.
Nie zrób tego. No ale to go zgubiło. Mamy takie same statystyki, dokładnie. Ale teraz ja atakuję go za 8. I piękny atak. Bum. No i zabity. Jakby wyszła misteri paczka, to by było bardzo fajnie. Ale pewnie tak nie będzie. Znowu z to jedzenie, co jest bardzo złym wynikiem. Widzę, że jakiegoś szczegółowca zrobiliśmy. Epizod 4. No ale mamy też dzisiaj kolejną daily paczuszkę. I znowu nic. Ale możemy sobie postawić kolejny taki budyneczek, który myślę, że stanie obok tego. Możemy sobie rozbudować? Nie możemy, niestety. Dobrze, to mam zrobione. I jeszcze dzisiaj nam został ten event, gdzie są bardzo słabe dinozaury. Dobra. Myślę, że na pewno to, co jeszcze zrobimy, to kupimy sobie Maju. O, jeszcze jakiegoś chłosta. Wykonałem 9 poziom. I frypaczuszka. Kolejne JW punkty. O, tu jest jakiś price drop. Nie wiem, o co tu chodzi. Znaczy, na razie potem się dowiem. Dobra. Teraz mają sobie wbijemy na większy poziom. Idziemy sobie zawalczyć. Nie mam kolejnego. No ale myślę, że mogę sobie użyć na przykład Triceratops. I walczymy. Najpierw sobie zachowuję. Chociaż on ma wodnego i za jeden mi sporo zada. Ale to nic, to nic. Ma jeden punkt, który zaatakował. Myślę, że dam sobie tak i tak. Troszkę nazbieram sobie punktów. Ma dwa. Jeden zaatakował. Nie wiem, co z jednym drugim. Teraz dam sobie dwa tu i dwa tu. Ma trzy. Użył. Więc chyba już teraz nie ma tarczy. Po prostu tym dinozaurem go spróbuję zabić. Gdybym miał tarczę, to dam jeszcze jeden. Nie miał tarczy. Straciłem punkt, ale to nic. Ma cztery. No i użył wszystkich. Co też był jego błąd. Ja teraz bym mógł zmienić, bo jestem nieefektywny. Ale zaatakuję go sobie. Niestety aż 5. No i jeden zachód. I tylko jeden dinozaur jego został. Ma 4. Użył 3, więc może mieć jedną tarczę.
Ale to nam nic nie zmienia, bo mam 5 punktów, a za 3 go zabijamy. Czy nie... Czy tylko już mu zadaliśmy, bo miał tylko jedną tarczę, miałem 5 punktów. I pierwsza ta walka wygrana. Zostałem jeszcze druga walka, gdzie myślę, że pójdziemy sobie i takim zestawieniem. No mamy trzy komony, więc no to dobra, to weźmy sobie tak. No i wykorzystamy sobie to, bo za nas już odpiekło. Od razu. Drugi ma 2 punkty. Dinus łap. I co zrobi z jednym punktem? Zaatakuje, więc to też był jego błąd. Za 2 go nie zabije. Więc mam sobie tarczę i jeszcze sobie zachowam. Ma 2 punkty. I za 2 zaatakował. To też był jego błąd. I teraz sobie go zabija. No i jeden zachowuje. Łatwo idzie. Wszystko pokonam jednym giną. Ma 3. No i teraz ja go biorę na jeden, więc i tak wygrywam. I wygranko. Dobra. A to jest prize, więc dosyć fajnie. Dostaliśmy Diplocelusa, którego sobie wrzucimy do wykluwania. Nie możemy sobie rozbudować. No bo tu się chyba rozbudowuje, dlatego nie. Dobra. No ale w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i cześć!